Witam Państwa serdecznie. Jeszcze raz się przedstawiam. Nazywam się Elmi Abdi. Jestem wiceprezesem Fundacji dla Somalii i jeden z operatorów Centrum Wielokulturowe. Wiadomo, z jakiego powodu nie możemy się bezpośrednio spotykać i porozmawiać o różnych na przykład rzeczach w Afryce. I postanowiliśmy po prostu nagrywać online. I wtedy Państwo mogliby spokojnie oglądać i posłuchać. Dzisiejsza lekcja wielokulturowa będzie dotyczyła Somalii po raz kolejny. I w tym razem przygotowałem dla Państwa, jak wygląda somalijski ślub i wesele oczywiście, tak? Somalia po pierwsze jest kraj muzułmański. Więc skoro jest kraj muzułmański, są pewne reguły, które są napisane na przykład w Koranie, tak? Czy księga, i które nie możemy po prostu ominąć. I możemy według zasad Koranu postanowić tak, jak napisane jest. Chociaż teraz troszeczkę czasy się zmieniają, nie troszeczkę, ale w ogóle czasy się zmieniają. I większość ludzi to odchodzą, tak, od tych tradycji, które akurat było w Somalii do tej pory, ale większość z tych zwyczajów czy kultury są utrzymane przez Somalijczyków. I to jest bardzo istotne z tego powodu, że tak muszą tak postępować, tak? Bo tak było postępowane na przykład 3 czy nie wiem, 4 wieki temu, tak? Ale sytuacja troszeczkę się zmienia w Somalii, bo bardzo dużo Somalijczyków w ogóle wyjechało właśnie z Somalii, tak z różnych powodów, z powodu wojny, z powodu na przykład niestabilności ekonomicznej i tak dalej. I przyjechali do krajów europejskich czy w Ameryce, tak? Więc przyjeżdżając do tych krajów, ludzie po prostu zaczynają zmienić troszeczkę zwyczaje, które byli w Somalii, tak? I większość tych Somalijczyków spróbują to połączyć, te dwa kultury, tak? I somalijskie kultury i europejskie kultury. Ludzie, którzy zostali w Somalii, tak samo, tak? W zależności, gdzie ludzie mieszkają, na przykład ludzie, którzy mieszkają na wsi, małe miasteczko, tak? Oni są cały czas otrzymają takie tradycje, które były dawno, dawno temu, tak? Ale które mieszkają już w dużych miastach, też troszeczkę zmieniają sposób organizowania na przykład wesele. Tutaj mówimy o wesele, bo ślub to jest, wiadomo, to jest jedna zasada, tak, że po prostu to się nie zmienia. I dzisiaj opowiem Wam troszeczkę, bo to jest trochę śmieszne jest, ale w Somalia na przykład są różne sposoby, jak można brać ślub. Naprawdę bardzo różno. Niektórzy mówią ponad 10 rodzajów jest, ale ja tak skrót wybrałem 6 z najpopularniejszych, tak, które odbywają się, takie śluby, które odbywają się najczęściej. Chociaż niektóre są już bardzo rzadko się zdarzają, ale zdarzają się. Mówię, bardzo rzadko się zdarzają, tak? Chociaż nie powinno tego się zdarzyć, ale zdarzają się. Więc opowiem Wam troszeczkę, jak będzie wyglądało i jaka jest różnica między takim rodzajem ślubów. Więc zapraszam. No dobra, Szanowni Państwo, zaczynamy opowiadanie o somalijskim ślubie i wesele. Jak wspominałem wcześniej, to naprawdę bardzo różny sposób, gdzie wybrać ślub w Somalii. I tutaj napisałem parę z tych sposobu, który Somalijczycy mogą brać ślub, tak? Co napisane po somalisku, niestety nie mogłem znaleźć odpowiedzi, na przykład słowa, żeby to przetłumaczyć, ale zrobię w ten sposób, że po kolei będę tłumaczył wszystkich po kolei. Zaczynamy od tego. To się nazywa get fadiye, to jest jeden rodzaj ślubu. To wszystko, co widzimy, to są rodzaje śluby, które Somalijczycy biorą, tak? Zaczynamy od tego, get fadise. To znaczy, to jest tak. To jest jeden z najpopularniejszych sposób, jaki Somalijczycy biorą ślub.
Na czym to polega ten getwarisy? Getwarisy polega na tym, że tak, że załóżmy, że jedna rodzina jest dziewczyna. Wiadomo, że jedna rodzina pochodzi z dziewczyna, druga rodzina pochodzi z chłopak, prawda, który chce się ożenić. I chłopak przychodzi do jego ojca albo rodziny, tak, najbliższe, i powie tak, że bardzo chciałbym się ożenić się z tą dziewczyną, który z tej rodziny, tak. Więc na początku wyślą wiadomości do tej rodziny, która pochodzi dziewczyna, i mówią, że chcą się spotykać. Więc cała rodzina, praktycznie cała rodzina, nie cała rodzina, ale najbliższa rodzina chłopaka spotkają się z najbliższą rodziną dziewczyną. Spotkają się w różnych miejscach, ale jak mówiłem, to w zależności, gdzie ludzie mieszkają. Jeżeli ludzie mieszkają poza miastach, oni się po prostu spotkają się pod drzewem. Pod drzewem w Somalii jest bardzo tradycyjny sposób spotkania się. Tam pod drzewami mogą być rozstrzygnięcie różne, na przykład sprawy, jeżeli chodzi o nawet wojnę, mogą się rozstrzygnąć pod drzewami i tak dalej. To jest akurat miejsce spotkania, tak? Bo wiadomo, że cała rodzina i druga rodzina nie mieści jedno mieszkanie i tak dalej, więc spotkają się pod drzewem. I tam po prostu omawiają i poproszą ręką tą dziewczyną. Tak? Rodzice chłopaka poproszą ręce od tej dziewczyny. I to akurat jest jeden z najpopularniejszych sposób i cały czas funkcjonuje tu. Jak mówiłem, akurat to jest związane z bardzo silną tradycją, tak? Gdzie ludzie po prostu muszą zapytać rękę dziewczyny, rodziców tej dziewczyny. I zgadzają się, tak? Na przykład, jeżeli zgadzają się, tam będą omawiane, w jaki sposób będą płacili, na przykład, bo to są jakieś, trzeba nie zapłacić bezpośrednio, ale darować komuś, tak? Bo więc to zależy się od majątków rodziny chłopaka, bo dawne czasy było tak, że proponowane było wielbłąda. Pamiętacie poprzednich nagrania i opowiedziałem, jaka jest rola wielbłąda w Somalii. Więc w zależności, jakie są majątki, na przykład ile mają na przykład wielbłąda w tych rodzinach, proponują na przykład część wielbłąda rodzice, dziewczyny. Jeżeli nie mają na przykład wielbłąda, albo mają, to w zależności, jakie mają, czy mają krowę, tak samo krowę może być kozy, może być nawet koń, tak? W zależności co mają tak? Rodziny chłopaka. I to jest naprawdę bardzo fajne i szlachetne po prostu, że ludzie zgadzają się i usiedli, porozmawiali i cały czas to funkcjonuje, powtarzam, cały czas to funkcjonuje. Drugi sposób to jest tak, masafejsy. Na czym to polega masafejsy? Masafejsy polega na tym, że tak, że na przykład chłopaki i dziewczyny po prostu sobie zakochają się, tak? Spotkają się gdzieś tam pokryjomu i zgadzają się w ogóle się ożenić, tak? Albo brać ślub. Więc oni się obawą, że rodzice, na przykład dziewczyna, nie zgadzają się, żeby chłopak brał ich córką jaką jego żonę, oni po prostu razem uciekają z tego miejsca. Uciekają daleko i tam mogą brać ślub. To jest masafesi. Czyli rodzice i chłopaka i dziewczynki nie wiedzą na ten temat nic. Po prostu młodzi postanowili po prostu pokroimy, wziąć sobie ślub. Później po ślubie mogą wrócić do miasta, skąd pochodzili. I wtedy rodzice nie mają praktycznie nic do powiedzenia, tak? Bo to jest taki rodzaj ślub, który jest dozwolony. Więc wtedy mogą na przykład, tak? Mogą, ale nie muszą po prostu spotkać rodziny obydwu stron. I jeszcze raz, po raz kolejny zgodzić się na ten ślub, tak? Ale to akurat to jest decyzja młodzieży, tak? Którą sami decydowali, gdzie by uciekać. Dobra, Kara,
To jest jeden z rodzajów klubów, które funkcjonowały kiedyś w Samarii, teraz już bardzo rzadko, jeżeli nawet funkcjonują, to jest bardzo rzadko jest. Bo większość ludzi w Samarii wcześniej byli nomadami. Więc nomadami wiadomo, że ludzie hodują zwierzęta, tak? Więc chłopaki bardziej pilnowali wielbłąda, a dziewczynki pilnowali na przykład kozy i takie mniejsze zwierzęta. Więc miejsce spotkania było na przykład tam, gdzie mogą się napić się wody, tak, studni. I tam się spotykali na przykład, tak, chłopak razem przyjechał na przykład z dużą ilością na przykład wielbłąda, chciał napoić wielbłąda, a dziewczynka przyszła, żeby napoić na przykład kozy. I chłopak razem z kolegami patrzył na tą dziewczynę i bez w ogóle pytania, jej zdanie, czy zdanie rodziców, po prostu zabiera tę dziewczynę i idzie z nią do swojego na przykład miasta i tam się ożeni. Tutaj nie ma na przykład zgody strony dziewczyny, tylko to jest taki przymus, można powiedzieć, tak? To wygląda bardzo dziwnie, wiem, rozumiem, tylko że teraz już tego akurat kiedyś, dawno, dawno temu było robione. I dlatego czasami wybuchały takie konflikty między na przykład klanami, tak? Bo w zależności od klanu, tak? I ci subklany i tak dalej, dochodziło takie wojny, czy na przykład z tego powodu, że w ogóle chłopak przymusowo zabrał dziewczynę, tak? Bez zgody rodziców. Ale teraz tu jest w ogóle teraz nie brane pod uwagę, bo teraz nie ma takiej możliwości. Albo jeżeli są, nawet coś bardzo, bardzo rzadko się zdarza w obecnej chwili. Tutaj mamy kolejny sposób, żeby brać ślub. Heksisen. A co to znaczy heksisen? Heksisen to jest tak, że po prostu jest żona i mąż, prawda? Jeżeli na przykład kobieta umiera albo umrze kobieta i chłopak albo na przykład facet, który był jego żona, mogę dostać, no dostać, po prostu tak, może dostać w jej miejsca jej siostra, siostra tej kobiety, jej siostra jego żony, albo najbliższe na przykład, tak. Z tego powodu tłumaczenie tego było tak, żeby po prostu dzieci nie byli niezadowoleni, tak, żeby nie trafili na obce ręce i tak dalej. Skoro mieli dzieci, żeby dzieci wychowywać w rodzinie, na miejsca zmarłą kobietę, on po prostu, rodzina, która zmarła kobieta, może dać jej siostra, tak? Jako żona tego faceta. A tutaj dumal mamy odwrotny, tak? Jeżeli na przykład facet umiera, tak? Umrze na przykład mąż. Wtedy jego najbliższa rodzina, na przykład mógł jego brat, czy na przykład kuzyn i tak dalej, odzieni się z jego żoną. Tak samo jest tak, mówią, czy to jest Dariel Oba, to znaczy tak, wszystko dla dzieci, tak, żeby dzieci nie trafiły tak samo na obcych ludzi. To było takie tłumaczenie. To akurat cięcie cały czas istnieje, jest taka możliwość, tak. Bo naprawdę mówią na przykład tutaj Heksin, tak, jeżeli na przykład facet straci na przykład żoną, tak, się umiera z żoną i się ożeni z inną kobietą, która nie należy do tej rodziny, to jest bardzo, te dzieci akurat będą, jak można powiedzieć, większość przypadka jest tak, że te kobiety bardzo źle traktują dzieci tej pierwszej żony. I naprawdę w Somalii jest bardzo znane, na przykład to jest, co się nazywa Edo, to jest na ciocia, tak? Ciocia jest bardzo, ciocia w sensie, że na przykład żona mojego tata, tak? Jak ona na przykład urodzi dziecko, ona będzie najpierw, jej dziecko będzie priorytetem, tak? Dla niej.